I witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Pewnie się zastanawiacie, co tutaj robię. A robię to, że tam jest skarb. Biegnąc do Melenti, zobaczyłem po lewo tutaj takie miejsce i postanowiłem trochę pozwiedzać, czy czegoś tutaj jeszcze zapomniałem. I poszedłem tutaj i zobaczyłem tamto. Gdybym nie zobaczył tamto, że tam jest wiadomość, to nawet nie wiedział, że to muszę zaskoczyć. A tak, to jakiś skarb dodatkowo zdobędziemy. O, nawet dwa. Morgenstern i święty dzwonek kapłana. A tutaj będzie... lornetka. O. O, to zobaczyłem. Wyglądało mi jako prosty ten do przejścia, że tu można po prostu przejść. Nie, i tak się zastanawiałem, można tutaj wejść czy nie, no i potem jeszcze postanowiłem, że w ramach tego, że we wcześniejszym odcinku poszukiwaliśmy różnych tego typu rzeczy, to postanowiłem, że tutaj pomarzuję trochę przebiec i właśnie natrafiłem na to. Gdyby nie było tej wiadomości tam na dole, to bym nawet tego nie zauważył. Dobra, więc jesteśmy w kaplicy. Coś chcemy zmienić? Nie wiem, chcemy dwie naprowadzające? Nie, chyba nie chcemy. Zostawiamy tak jak jest. I ruszamy w dalsze poszukiwania Vendrika. Nie ma. Nie ma, to nie ma. Ale trzeba było sprawdzić. Nie myślę, że są ci wybuchający. Witaj. Coś mi mówi, że źle coś zrobiłem. To czarne przypomina mi trochę smołę. Pochodnie, o fajnie. Będzie można sobie na nich pochodni nazbierać. Tamtego to ja nie zauważyłem i nie myślałem, że on ma taki zasięg. A myślałem, że go zabiję. Okej. Okay. A, bo jest ich tutaj dwóch. Trzech nawet. Ale za dużo nie robią. Dobra, ale nie chciałem z nim walczyć. Wow, wow, wow. Na to to ja się nie pisałem. Jeszcze trucizna. Użyjemy kolejna tu jednak, bo stosy się mogą jeszcze przydać. I weźmiemy to. I lecimy. Okej, okay, trzeba się wycofać, podleczyć trochę. Nie, Estusem! God damn it. To mi miało neutralizować. Jedno używa piromancji, pośrodku używało. O, tutaj się schowamy.
I tutaj pewnie jest napisane bezpieczna strefa albo coś w tym stylu. Albo stanowisko strzeleckie na tego. No, jakoś to dziwnie działa. Okej, już spokój. A, cuda piromancja mrok. No może i tak, piromancja jakoś chyba znacznie tego... Inteligencji czegoś w tym stylu nie wymaga, tylko dostrojenia chyba. To mi wygląda na smoła. Tak, smoła się pali. Też nie ma nic. Uważaj na światło, to znaczy nie masz. Czyli co, mam nie zapalać pochodni? Do not produce light. Light and all those who bear it are in this place. Aha, a jeśli użyję światła, bo tu za ciemno, to co? Biegnij! Nie ma leczenia. Ty też nie masz leczenia. Znaczy nie masz, ale się nie uleczysz. Tam był jeszcze jeden. Ciekawe, że dobrze zrobiłem, że ich zaatakowałem. To oni mówili, czy ktoś inny tam mówił? A dasz ten sierp? Fajny jest. Widzę, krwawienie nabija. Piromancja by się przydała, bo coś czuję, że to jest smoła, którą można podpalić. Co dasz? Co dasz? Sierp dasz? Albo ten przeciw krwawieniu da. O, strażnik grobów. To wiem, że to strażnik grobów. Jeszcze dostaliśmy go spodnie. W końcu miałem tą czapkę inną wziąć, ale taką, żeby też odsłaniała twarz. A, jest tutaj. Myślę, że jakieś te będą. A, to ty mówiłeś pewnie. Jestem Ogden, guardian of the crypt. Countless dead rest here in peace. Cradled by the comfort of dark. Light only agitates. We have no need for it here. I am a finito. We weave death and watch over the dead. This task was granted to me by the one who gave us the first death. Countless souls rest here. Some of them from ages long ago. Some were rich, others poor, some wise, some dull, but now they're all just dead. Did you come for him? The one called Fendrick. You will find him deeper inside. Many castle servants and the like have come to fetch their lord. But they rest here now. Put to death by the king's uncle. Perhaps he's not in the mood. In the past, the former king of light, he feared humans. How queer, you humans. This place is welcome to all. Death is equitable, accepting.
Tell me what you desire. No. Możemy coś kupić z niego. Błaganie o życie. Teraz muszę to zobaczyć. Tarcza zuchwałości. Na mrok widzę o największej odporności. Pełn zuchwałości, zbroja zuchwałości, rękawiczki, buty. Co to daje? Daje coś ten? Mamy już takie antykrwawe na plus 0. Okej. Na 11 mi tylko stać. Muszę sobie na naprawę zostawić. Ale tak biorę. Krzyżbek Elżbiety, no też by się przydało, ale na razie nie. O ja mogę jeszcze jedną mieć. Jeszcze jeden wir. Jeszcze jedno ciepło. Co to daje ciepło? O, do leczenia. To daje co w ogóle? Aha, czyli tylko na nieumarłych. Ile użyć? 2. I'm a finito. This come some. Farewell, human. Dobra, już tutaj wrócimy. Bo na pewno będę chciał dokupić te czary. Czyli dobrze, że tych zaatakowaliśmy, to on w takim razie mówił. Witaj. Już się cieszę na jego widok. A, tu był skarb, nie zauważyłem. Dobra, ty się nie chcesz ruszyć tutaj do mnie, to ja się zajmę skarbem, który prawie przeminąłem. A, dusza. Właśnie, jakbym skonsumował duszę, żeby mnie było stawić, ale to i tak później. Kurde, chciałem go do tego zepchnąć. Huh. Dobrze, mocniej nie bije. Kurde, to jest za ciemno trochę. A z tego co widzę, oni mnie nie zostawią. Dali się nie ma pochodni. Ulala, ma pan elektryczną włócznię i co? Pieści? Czy kopie? Tak, po pieści mnie czy kopie? Okej. Okay. I od razu. Właśnie, jest drabina. Ech. Nagrywanie mrocznych lokacji w dzień jest złe. Ale nie ma nic napisane, że to będzie boss. A faktycznie można zaskoczyć. Dobra, spróbujmy tutaj foga. Obym się nie mylił. Tak, to jest dalsza lokacja. Właśnie tak. Kadzidło prostaka, dusza wielkiego bohatera. Uuu.
Coś czuję, że z tego będzie multum dusz. Tak z 20 tysięcy nit. Dobra. Teraz tylko wspinaczka na samą górę czeka. Zniszczenie kobieta? Nie rozumiem. Chyba, że zniszczenie kobieta znaczyło tego. No, mówcie. Piromantka. No bo płomek był, tak? Nic innego mi się nie kojarzy, co miał autor na myśli tej wiadomości. I mnie się dobrze wydaje, tutaj coś jest. Tak, jest. Tam można zejść. Ktoś tam stoi. O, skrzynia. Okej, można otworzyć. Naczynie dusz, kolejne. Sporo razy będę okresy zrobić punktów. Czekajcie, coś chcę zobaczyć. O właśnie, lornetka, co ona daje? Tylko przybliżenie, okej. Przybliżmy sobie to, co tam jest na dole. To chyba będzie do walki. A nie. Po prostu figurka. A, spoko. Nic się z nim nie da zrobić, niestety. No trudno. Czy nic tam nie pozostaje, jak w prawo lecieć? Masz się tam po prawo coś. Tylko nie wiem, czy da się teraz wrócić jakoś stąd. Pewnie da. Kubka kości, dusza bohatera. Kolejna. Ognisko, ognisko. Ach, zejście nadawał chyba. Okej, a ty to jesteś kto? Ty pewnie jesteś gracz. Budzi ja. A to co? Jakieś te opisowe? Wow! Nie, ale to jest już coś złego, wiedzę. Aha, to już rozwalaj, spokojnie. To jest... Kolejny wyszedł stąd. Czekajcie. O, da się to rozwalić, dobra. No to chyba już mi się nie będą te duszki pojawiać. A wy to skąd się pojawiacie? Kadzidło i czarna bomba zapalająca. Wow! A, wy pewnie z tych grobów znowu.
Teraz zaczął się to się zapalić. Jest! Właśnie o to mi chodziło. Tak, oni to będą cały czas stąd wychodzić. Dajecie duszę? W ogóle dajecie 150, no. Myślałem, że to będzie jakaś fajna faremka, a tu dupa. A, tu jeszcze jeden jest ten. Ścięty, ty dajesz 750. Dobra, ale chcę to zniszczyć. Za, tylko nie mam tego pierścienia ustawionego. Czy mam? Mam, ale tak mi się strasznie niszczy. A nie, to chciałem, ale okej. Szukam tych do zapalenia, ale nie widzę, żeby było. Dobra, tu jeszcze jakiś ten posążek jest? Jest, widzę. Okej. Ale to chciałem. Czekaj, bym musiał wszystkie te kamienie rozwalić, żeby oni się nie pojawiali. A to pewnie jest ta góra. Tak, to jest ten fog, czyli jakbyśmy poszli tędy, to moglibyśmy nie trafić po lewo na tego. No, na bonfire'a. Krótka, w końcu. Tu widzę, można wejść, to wejdźmy najpierw tu. Zresztą musimy też dół zeksplorować, ale... Wiecie, to była dobra decyzja. A ty się umiesz wspinać? O ty, to mnie teraz zaskoczyłeś. Tu będzie pułapka. Jak nic będzie pułapka? O, nie. Wyschnięte palce, żarazce z im goczące pytanie. Co to są wyschnięte palce tutaj? O, butelkę muszę ulepszyć, zapomniałem o niej w ogóle. Widzicie coś przypominającego wyschnięte palce? To. Okej, to nie wiemy po co to jest. Jest tu drabinka? Nie. Atakuj, atakuj! No. I teraz się leczę stusem. Fuh. Ale prawie go zabiłem. Dobra. A, tu jest. Coś czułem właśnie, że będzie za plecami coś. Wypadł.
Mam nadzieję, że tylko jeden naraz się może pojawić. Ach, kurde, a tak ładnie szło. Tak ładnie państwo szło. No ja wam mówię, tak ładnie szło. Dobra, to i tak będę musiał chyba. Pojawiły się te posągi z powrotem. A nie, posągi się nie pojawiają z powrotem. Czekajcie, tu. Nie, myślałem, że już zakończymy odcinek. Tu coś. Dobra. Posągi się nie odnawiają, ale tamta się odnowiła. Cholera jedna. A ja walczę bez pierścienia ochrony życia, no fajnie. Dobra, to zrobimy tak, że przynajmniej zniszczyć jeszcze ten posąg. Kurde, nie riposta. Okej, posąg rozwalony. I teraz zrobimy tak, może się nie zorientujesz i wejdziemy na plecy. A może ona ma oczy dookoła głowy? Tak coś czułem. Okej. Tak, wściekaj się do woli. Co mi dałaś? Czarny kaptur lejdyjski. Ja się wzmocnienia plus 2, zaraz zobaczymy o co chodzi. Muszę zaginione. Kurde, kiedy mi się ten czar zmienił? Nie zauważyłem nawet. A, już ze mnie pocieszony. To jest ten pierścień, co ja myślę, czy nie? Tak, to jest ten, co myślałem. Więc od razu sobie go ustawimy. Słyszę, jak tupta. Ach! Wiesz... O, goddammit, jeszcze jacyś widmowi rycerze. Wow! A ciebie to ja się tu nie spodziewałem. Znowu te uzurpatorze. Tak, nie widziałem, kiedy mi wyskoczyła nazwa, że mnie w ogóle najechał. Ty mnie interesujesz. Żeś mi wyskoczył nagle. A cwaniaki. Dobra.
Tu sobie ścianę otworzyłem. I ta ściana była też pod puchą. Ale dobrze, się możecie przemieścić. Awelin i ciężki bełt. To był jeszcze włócznia. Brzmiało mi na włócznie. Ale widocznie to będzie miecz. Nie widzę nigdzie nic. Chyba, że to był sztylet. Dobra. Mniejsza, bo tu czas leci, leci nieubłaganie. A czas sobie leci, a czas sobie leci, a ja was tutaj pożegnam i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Miłego dnia lub wieczoru.